Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. To jest siódma misja z Władcy Pieśni Bitwy o Śródziemie 2, Król nas góry. Zaczynamy, siewca zarazy. Wow, powiem wam, może być to ciekawa misja. Ostatnio udało nam się bronić naszą twierdzę, więc teraz musimy zebrać siły i przygotować się do ataku. But they reckon without knowledge of the depth of the Witch King's hatred. He sends his sorcerers among the barrows of the great Arnor kings. While the desecration of this hallowed soil might break the hearts of men, the Witch King has an even darker purpose. To unleash a malevolent plague across the lands of men and elves. Tak, mamy jakiś plan. Zobaczymy jeszcze, co tutaj powiedzą. Visit these ancient tombs, this time to corrupt the souls of the fallen and to turn the land against the remaining sons of Arnor. Our sorcerers must stand atop the barrows in order to taint the graves beneath. However, time is short. We will need to hold as many barrows as possible to complete the ritual before the new day sun rises. Dobra, ja muszę wam powiedzieć, przyznać się, że nagrywam tą misję ponownie, ponieważ niestety, ale stara misja, po prostu wykrzaczyła mi się stare nagranie i muszę po prostu od nowa wszystko nagrać, więc mniej więcej wiem, co tutaj robić, ale jak mi pójdzie, to jeszcze nie jest wiadomo. Po pierwsze musimy w ogóle zabrać tą całą armijkę i po prostu odbijać powoli te wszystkie górki. Tylko tyle, że właśnie tutaj na górkach są też, oni są chyba, to są zwiadowcy czy takiego, oni przekazują po prostu wiadomość o tym, że my idziemy, w razie czego jakbyśmy właśnie, jak się do nich zbliżamy, więc musimy też ich targetować, zabijać i tak dalej. Zaraz to też zrobimy. No powiem wam, trochę lipa, że nagrywam to drugi raz, muszę nagrywać, bo kurde, tak wiem już mniej więcej, co to trzeba robić, więc nie będzie tego zaskoczenia częstego. Chyba tam coś widzę na górze, ciągle nie ruszył się, to jest bardzo dobrze. Moi łucznicy, jakbyście mogli, postawa bojowa. I może gdzieś tam na przodzie dam obrodną. W ogóle postawiłem trochę bardziej z tych postaw, tych postaw bardziej używać, bo tak jakoś mało ich używałem zawsze. Dobra, tych bierzemy. Tutaj jak widzicie mamy na boku czas, mamy do brzasku mamy 26 minut teraz. Zabiliśmy tego zjadowca? Chyba tak, dobra. Mamy 26 minut do rana i musimy zebrać, o ile pamiętam, 1000, tak, 1000 dusz. Czyli musimy po prostu ustawiać naszych czarowników, czarodziejów, czarnoksiężników, czy jak tam się na nich mówiło, na górkach. Co po prostu nam powoli, a tutaj pyka właśnie te dusze, coraz więcej mamy ich i tak dalej. Dobra, wy możecie wchodzić tu na górkę, a was z chęcią wezmę i z chęcią zaatakujemy, myślę, że najpierw tą górkę na górze. Dobra, tutaj od razu bierzemy tych, jak najszybciej tutaj przyjdą, tym, czym szybciej, tym lepiej, więc musimy na pewno się co chwilę to robić. I właśnie, jeszcze tutaj może zrobimy jedną rzecz. Mamy rozkład. On się bardzo, bardzo przyda tutaj, bo patrzcie, co się stanie. I teraz oni wszyscy po prostu powoli sobie zdedzą, więc to będzie na pewno mniej wojska do rozwalenia. Dobra, wchodzimy na nich. Albo najlepiej jeszcze, żeby łucznicy od razu atakowali tego. Bo on zaraz będzie spieprzał tutaj, jechał. Albo nawet nie będzie. Dobra, zabijcie. Nie, jedzie. Zabijecie go? Spróbujcie stargetować go, zarąbicie. Zabili go, jest wszystko ok. A tutaj widzę, leci moja ekipa. Nie wchodzi tu na górę. Zabiłem wszystko. Dobra, lecimy tutaj. W międzyczasie budownicy. Dawaj. Tutaj kolejne. Tutaj kolejne byśmy zrobili. Tutaj. Coś się dzieje na mapie, co chwilę mi coś pyka na mapie, ale to nic. Dobra, tutaj z tego co pamiętam, są jakieś jednostki, więc musimy pójść się szybko rozwalić. I co chwilę tutaj jakieś nowe jednostki przychodzą i nas po prostu atakują, więc też musimy mieć to na uwadze, żebyśmy właśnie co chwilę po prostu się bronili. Dobra, bierzemy sobie to, robimy na pewno, co nam się przyda. A wy tutaj nie wpadliście na nikogo? O, są, dobra, są jednak. Dajmy może naszym trochę ulepszenia. Dobrze, myślę, że będzie ok tutaj. Magowie niech tu stoją. Ten skończył, widzę, budowę. To może zacząć kolejną. I drugi skończył budowę. Jedziesz tu w górę bardziej. Zabudujemy sobie wszystko tutaj, po prostu wszystko dookoła zabudujemy tymi naszymi budynkami. Po prostu dopiero wtedy jakoś będziemy się bardziej tutaj bawić z rozmieszczaniem naszych ludzi i tak dalej. Możemy też użyć deszczu, to na pewno nam pomoże w rozwalaniu tych jednostek. Jedziemy na tego od razu, oczywiście. Jedzie. Trafili go, zarąbiście, moi łucznicy są po prostu mega. Zarąbiście jest, dobra. Myślę, że tu wygram bez problemu większego.
Oczywiście tych od razu bierzemy tu na górę. Kolejni, dawać tutaj. Co się dzieje? Aha, to ten, tu niestety biega jakiś bohater i kurde rozpieprza mi wszystkich moich tych magów. Co mnie wkurza co chwilę. No właśnie, leci od razu, widzicie, gdzie on biegnie, od razu na magów. Pobiegajmy sobie chwilę, w ogóle włączyłem wszystkie te czary. A magowie wiać, wejdźcie może tutaj, to się jakoś go... O, zapali go zarąbiście. Dobra, magowie możecie wrócić tutaj. On niestety nie palnie, on jakiegoś nagle imba ochrony dostaje i po prostu ucieka sobie. Widzicie, ma tyle HP i nie da się go zabić, więc no, lipa trochę. Dobra. Tu podejdziemy tak. O! A to powiem wam, muszę wam coś pokazać. Szkoda, że wy nie widzieliście mojej reakcji, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem. Naprawdę, patrzcie na to. To jest piękne, po prostu. O Boże, jak ja lubię tego gościa. Dawaj wilku. Pomóż naszym. Przywal i tyle. Dobra, bierzemy tych szybko. Chodźcie tu, dawaj wilku, tutaj masz, z tyłu za tobą są. Napieprzaj. O to chodzi. Dobra, moich ludzi też zaczęło nawalać, dobra. Wylećcie na tych. A tutaj robimy takie coś. Dawaj wszystkich do środka. I pokaż swoją dobrą umiejętność. O, patrzcie. Jakie wilki, takie stado wilków po prostu. O kurde. Nie dam się. Nie dam się wiać. Wyjdźcie tutaj w bezpieczne miejsce. Gdzie jest mój wilk? Wilku, tu jeszcze masz do rozwalenia kilku. Magowie, tutaj, jakbyście mogli, bardzo bym was prosił. A tutaj lecimy z pomocą. Tu widzę, że się obronili, tutaj żyją. Dobra. Albo wylećcie, tylko wy byście musieli zakręcić jakoś. Albo nie, lećcie do przodu do tych. Co tu się dzieje? Tutaj już wchodzą na górkę. Wy dawać tutaj, potem was na górę przerzucę. Wilka już chyba nie ma, tak, nie ma. Tu zostało nam trochę ludzi do zabicia, ale to myślę, że damy sobie radę z tym. Tutaj byście stanęli, wy możecie, jak macie czasu jeszcze trochę, to lećcie tutaj. Ty tak samo leć, nie wiem, kamykiem chociaż rzuć, to będzie dobrze. Tu jak wygląda sytuacja? Lecimy od razu tutaj, co nie? Tak samo tymi. A wy... wracać tutaj na górę. Ile już mam dusz? 260. No to kurde, powiem wam, idzie dobrze. Idzie bardzo dobrze. Na tyle lepiej chyba nie za pierwszym razem. No to pewnie dlatego, że to coś mniej więcej kojarzy już tutaj. Na pewno przyda mi się to. Czy ja zbudowałem tą świątynię? Bo nie pamiętam. Dobra, tutaj wszystkich zabiłem, widzę. Nikt nie uciekł. Tu jeszcze jeden żyje, dobra. A czy ja zbudowałem świątynię tego? Niestety, jak widzicie, dalej mam ten patch wgrany, który mi po prostu przez który po prostu nie widzę niektórych budynków. Ale nic, dobra. Tych, może nie za dużo. Dwie ekipy zróbmy sobie. Kurde, tak nie lubię, jak mi taka mała ekipa zostaje ludzi. I sobie weźmiemy gdzieś tam, wyślę. A bo dobra, chodźcie wszyscy razem tutaj. A panowie, czy ktoś tam... A, tu macie dwa składy, to nie. To jeden skład musi lecieć na górę. I jakoś się będziemy bronić teraz. Niestety wieżyczek nie mogę zbudować, tak to bym po prostu pobudował wszędzie wieżyczki, ale mogę zrobić fortecę. A to już trochę pomoże. Przynajmniej mi się tak wydaje. Świątynia. No nie widzę świątyni, bo tak to by było nawet całe samo to. Mi się wydaje, że ten patch jest bardziej podgranie w multi player. Dzięki właśnie takim tym niewidzialnym budynkom i tak dalej. Dobra, tutaj konica. Buduję konicę dlatego, że właśnie przyda mi się w szybkim przemieszczaniu się. Jak widzicie, właśnie nas tutaj atakują i niestety ci już nie przeżyją. Na górze nie mam za bardzo czego tutaj wysłać. Dobra, jedziemy tutaj na tych. Spieprzać na środkową górkę.
wpieprzać na środkową górkę. Jedziemy na tych. Dobra. Tu wchodzimy. I wy spieprzać na środkową górkę. Jakbyście mogli. Dobra. W międzyczasie to mam zbudowane, więc kilku magów muszę zbudować, bo jak magów nie będę miał, to będzie lipa. A potem tych jeszcze. Widzę, że tu mi się już forteca prawie stworzyła. To jeszcze tu... Kurde, tutaj... Widzę, przegrywam niestety. Ale nie mam czego stworzyć. Dobra. Ci ciągle wieją. Ci jak wygrali już? Wygrali, dobra. Lećcie na tych. Wy możecie wracać tutaj. Nie jest źle, już mamy połowę. Już jesteśmy w połowie, więc myślę, że nawet jeśli stracimy tutaj magów, to i tak nic się tak wielkiego nie stanie. Tu możecie wracać, a wy możecie jechać tutaj. Co za wilki zbudowałem? A no nic, no nie będą wilki. Dawać na tych. Dawać na... Nie. Wy na tych. Kurde, dobra, na pewno łuczników może. Wilki tak samo, łuczniki. Łucznicy. Dobra, mam tu jakichś magów nowych? Mam, dobra. Na tej górce nikogo nie mam, widzę. Tutaj mam. Tu mam. Tu oczywiście na pewno mam. Tutaj nie mam. Więcej magów, dobra. Lecą na dolną górkę. Wy... Chodźcie tutaj. Okej, idzie całkiem nieźle. Już jest 530. To jest naprawdę fajna liczba. Tych chciałbym, żebyście zbudowali i więcej magów. Boję się, że mi braknie w końcu miejsca na ludność i po prostu na magów nie będę miał. Tu sobie zbuduję fortecę, po prostu będę sobie trzymał. Tutaj może z tej strony przynajmniej nie będą mnie atakować. Myślę, że te fortece wytrzymają tutaj. Jeszcze jak pobuduję jakieś wieżyczki czy cokolwiek. Dobra. Wy jesteście tutaj wszyscy, no to niech będziecie, niech będą ludzie tam, dobra, wy jeszcze jeden skład wilków. W sumie te wilki też są szybkie, mógłbym jakieś im uzbrojenie zrobić. Ciężkie obroże. Dobra. Kolejne dwa składy magów. Jeden trzeba wysłać tutaj. A drugi... na środku nie mam, tak? No dobra, na środku też. Też zaraz będę mógł użyć, więc to też na pewno duży plus. A i tutaj dwa składy tego. I was sobie wezmę. Może tutaj na dole będziecie bronić. Na tej górce, przy tej górce o w ten sposób. Dobra. 800 kost. No to zaraz będziemy mieli. A okej, dawaj. A to on dwa składy, kurde. Dobra, jeden z pieprza. Niech leci na górę. Wiem, że tam jest niebezpiecznie, ale jakoś może damy radę. Dobra, teraz tak. Wy szybko tutaj. A wy wiejcie pod... Nie zdążycie zleć do fortecy. Nie zdążycie. Dobra, walić to. A w sumie tutaj mogę orku stworzyć. A, niepotrzebnie. Dobra. Tam orki dadzą radę, a my lecimy tutaj na dół. Albo na tych. Dobra. Jakiś magów mam. Was niech nie budują, tutaj niech nie budują, budują magów, jak najwięcej magów. Bo magów tracę cały czas. O właśnie, kolejni magowie padli. Tutaj nie przeżyją, trzeba im jakąś pomoc dać. Dacie radę? Teraz myślę, że... O, kolejni lecą. O, ale może dadzą radę, to w sumie trochę jest tych duszków. W sumie to ci by mogli pomóc. Dawaj, atakować tego. Czaru. Dobra. Ci sobie tutaj dają radę jakoś, te moje wieżyczki. To dobrze. W sumie nawet. Okej. Dali sobie radę, dobra. Lecimy tutaj, tu stoją tylko czami nowych magów. Dobra, są magowie, dawać tutaj. Mamy 700, już 3/4 praktycznie mamy. Więc jest naprawdę, naprawdę zarąbiście. Tu nie mamy magów. Tu nie mamy magów, to są nasi. Więcej magów! Czytam, czarowników. Dobra, wy tutaj lecicie. Wy tutaj budujcie dalej.
to. Okej. Myślę, że nawet jakby nam rozwalili to już na tych przynajmniej kilku miejscach byśmy się dali radę obronić. Tu może tu wyślemy tych. A was weźmiemy, zostawimy. No tutaj, bo w razie czego tutaj dobiegniecie, chociaż tam i tak magów nie mam. Dawać magów, 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 magów na górę. Mam też rozkład w razie czego, deszcz. A to myślę, że to już jest wygrane. To jest tylko kwestia czasu. Kiedy po prostu to skończę. Dobra. Wystarczy czekać. Mamy miejsce na magów? Dawać magów, dawać magów, dawać magów. Może jakiś czar wziąć tak w ogóle, czy mamy wszystko? Mamy wszystko oprócz tego, lawiny. A to lawina pewnie w kolejnej misji, w ostatniej dopiero odblokujemy, bo tutaj nie zdążymy już, myślę. Mamy na środku jakichś magów? Aha, ten znowu debil biega. O, jak on mnie wkurza, jak on mnie wkurza. Naprawdę, to jest taki wrzut na dupie. Dobra, góra się obroni, tutaj dół. Góra, dół, jest. Gdzie jeszcze nas atakują? Bo nie widzę na mapie przez to miganie. Tutaj na górze. Chodźcie tutaj na chwilę. O. A tu dawać to. Widzę, że tutaj nas atakują, dobra. A wy na górę. Kurde, akurat ci przyszli. Dobra, nic. Chociaż w sumie... Dobra, dawaj, 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 szybciej, szybciej, olbrzymy. Stąpanie. Rozpieprzyć. Ach, umarli. No nic. Ale myślę, że i tak dajemy radę. To jest... O, 839, mamy 11, 12 praktycznie minut. Więc no, bez kitu tutaj jest łatwości. Dobra, tu widzisz, że wilki sobie gryzą coś. O, patrzcie, jeszcze ktoś leci. Może na deszczu użyć, bo tak. Bo czemu by nie? Wróćcie na tą górkę. Ci stoją, tutaj się o fornecę obroniły. O kurde, kopnąłem sobie w mikrofon. Przepraszam, pewnie ludzie w słuchawkach teraz właśnie krzyczą na mnie. No, ale to było przypadkiem. Wybaczcie. Dobra. Tutaj jest, na górze zaraz miał. To jeszcze tutaj, niech tam przyjdą. 870. 870 dusz. To jest już końcówka. Dobra. Zostało mi poczekać po prostu kilka minut. I będziemy mieć wszystko. Mamy dużo czarów. Wilk praktycznie zaraz będzie. Chciałem jeszcze wilka raz przywołać. Mam nadzieję, że nas zaatakują zaraz. I wilka przywołamy. Bo jest naprawdę mega imba po prostu. Rozpieprza wszystko dookoła. Co jest bardzo, bardzo fajne. Te wilki chyba niepotrzebnie budowałem, ale nic. O, ale mam fortece piękne, dobra. A gdzie was chciałem wysłać tak w ogóle? Chyba tutaj. Dawać. Dobra, 920 parę. No już końcówka, co nie? Kurde, powiem wam, że fajna misja taka czasówka. Coś innego. Bo to mi się podoba w tej kampanii. Bo w ogóle ta kampania jak na razie to mi się dużo bardziej podoba niż wszystkie inne. No może ta ostatnia misja w kampanii zła była naprawdę epicka i ta walka w ogóle jak Barorga, kogo tam jeszcze, Smoka i wszystkich tak przywoływałem naraz, jak tam wtedy musiałem się spieszyć, bo właśnie Gandalf z Aragornem na tyły mi wchodzili. To było nawet epickie, ale kurde, jednak tutaj Kruna z Gul i w ogóle cała nasza ekipa, Rogasz to jest jedna wielka maszyna do zabijania, którą po prostu uwielbiam. No ale nic, na razie trzeba czekać. Ja już tylko 20 dusz. Chyba już wilka nie przywołamy. A jak przywołamy to... No, czekajcie, ciekawe czy moje jednostki zostaną też obrażenia od wilka mojego. Tak, dostają. Sprawdzone. Potwierdzone info. A ty co znowu? No nie, kurde, jeszcze musimy go zabić chyba. O Boże! Gościu, latasz, masz tego. Oj, chyba niepotrzebnie, o kurde. Chyba niepotrzebnie sobie coś tak szybko tego użyłem. Dawać. Zabiłem go, jest, wilk.
Duch wilka jest mega po prostu. O Boże, jaka kupota swoje armię zabić samemu. Samemu zabić swoje armię, to jest po prostu... Nie. Jak ja to mogłem zrobić? No ja nie wierzę. A to co się dzieje teraz? Chyba nie. Chyba jednak mam jakiś inny plan. Ja już wiem jaki. Jak widzicie, dostał z oszcza Morgula. Wiecie, co się z Frodem by stało, jakby go nie uleczyli? Zamieniłby się w takiego duszka. Właśnie. Znaczy, może nie akurat takiego. Bardziej coś w stylu Nazgula, ale... Rozumiecie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale... Bo w filmie to chyba... Znaczy, było chyba pokazane też, że właśnie rana Froda co chwilę mu dokuczała i przez to właśnie opuścił śródziemie. Bo inaczej by z roku na rok coraz gorzej było i to ostrze Morgula jednak... No, stałą ranę mu po prostu zrobiło i w końcu by, nie wiem, albo... Nie wiem, czy by się zamienił znowu w takiego właśnie ducha. Ale, no, ale taka mała informacja właśnie z książki czy tam z filmu. Dokładnie. Angmar's great plague stretched far and wide, striking at the heart of Arnor and weakening the already fragile Dunedain defenses. But the Witch King will not be satisfied until Arnor lay buried in the bodies and blood of its youth. I o to właśnie chodzi. Wow, siódma misja. Kurde, fajna. Ale właśnie, to jest najważniejsze, co teraz będziecie widzieć. Kurde, to było chyba wiadomo od początku, jaka będzie ostatnia misja. I patrzcie na to, Fornost. Właśnie. W ostatniej, czyli ósmej misji będziemy atakować na Fornost. O, ja już tą misję też niestety nagrywałem i też się wykrzaczyła, więc mniej więcej będę wiedział, co się tam dzieje. I powiem wam, że mi łatwo nie było. Musiałem ją podzielić na dwa odcinki, bo tak długo w nią grałem. Prawie godzinę, czy nawet ponad godzinę grałem w tą misję, więc... Teraz też spróbuję podzielić to na dwa odcinki, bo... Myślę, że żaden z was by pewnie godziny mojego gadania nie wytrzymał. Ciągłego gadania, ale... Kto wie, może jednak się ktoś by skusił. No ale nic, teraz się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to napiszcie mi to w komentarzu, bo to dla mnie jest najważniejsze. I widzimy się już niedługo właśnie w tej pięknej ósmej misji Fornost. Na razie, pa, see ya!